Cześć i czołem, witam Was w tym odcinku na moim kanale i w końcu jest filmik z Movistar Planet, więc zostawcie generalnie łapkę w górę, nie zapomnijcie o subskrypcji i dzwoneczku, aby dużo osób dowiedziało się o tym filmiku, gdyż będzie to filmik, można powiedzieć, informacyjny na temat nowych oszustów na MSP. Więc pozwolę Wam tutaj przytoczyć intro z glitchem i zaczynajmy. Tak, znowu na Movistar Planet pojawili się nowi oszuści i podejrzewam, że takich przypadków jest o wiele, wiele więcej na MSP, ale natknęłam się z tym czymś dzisiaj, dosłownie dzisiaj na grupie Anety Weroniki, kiedy przeglądałam sobie Facebooka. I większość osób może pomyśleć sobie, że bez sensu nagrywam ten filmik, że i tak wszyscy o tym wiedzą, ale właśnie nie każdy ma Facebooka oraz nie każdy należy do grupy Anety. Jest dużo osób na Movistar Planet, które chociażby wierzą w noc hakerów, w hakerów na Movistar Planet i są to zazwyczaj młodsze osoby i powiedzmy szczerze, to nie jest prawdą, jak i to, co teraz w tym odcinku Wam powiem. No ale głównie ten filmik powstaje dla osób, które o tym po pierwsze nie wiedziały, a po drugie wierzą w takie rzeczy. Więc na grupie zobaczyłam screena pewnej osoby, nick na Movistar Planet HanzoXPL, pozdrawiam bardzo serdecznie, gdzie napisała do niego pewna użytkowniczka o nicku Szumia1. Napisała wiadomość, że jest nowa opcja na Movistar Planet, tylko niestety nie wszyscy o tym wiedzą. Chodzi o to, że jednorazowo możesz zdobyć 1600 Starcoins oraz 60 diamentów. W tym momencie już jedna rzecz się nie zgadza, ponieważ diamenty nie są adekwatne do liczby Starcoinsów, gdyż kiedy kupimy pakiet na Movistar Planet, sam pakiet, pakiet brązowy to 20 diamentów i 3000 Starcoinsów, więc powinniśmy dostać przy zakupie 60 diamentów chociażby 9000 Starcoinsów. A tutaj osoba sugeruje nam i proponuje, że dostaniemy za to 1600. Okej, więc czytajmy dalej. Jedyne co trzeba zrobić to wejść w ustawienia i kliknąć w czwarty napis. Czwarty napis to zmień swój adres e-mail. I to już jest kolejna rzecz, którą nie warto robić, ponieważ no jednak kiedy zmienisz e-maila, no to logiczne jest to, że ktoś może ukraść ci konto, szczególnie, że nie piszesz swojego e-maila. No i następnie wpisać msp.jestem@op.pl bez x-ów i wysłać. Potem zalogować się ponownie na swoje konto i odebrać nagrodę. Cieszę się, że mogłam pomóc dobrej gry. Później dostałam kolejnego screena od modelci, którą też pozdrawiam. Niestety jakość będzie nie za dobra, ponieważ zostało zdjęcie zrobione telefonem i jest to multikonto, które polega na tym samym i jest podane dosłownie ten sam mail. Więc po prostu albo osoba zrobiła multikonto, albo po prostu ktoś, kto zobaczył tego screena na grupce Anety, stwierdził, że o, fajnie będzie, jeżeli zrobię to samo. Teraz ciężej będzie już zaufać nam tej osobie, ponieważ skoro jest to multikonto, czyli ma niższy level, nie ma VIP-a, tylko że tutaj już jest troszeczkę inna wiadomość. Hejeczka, bardzo mnie interesujesz swoją postacią. Widzę, że na twoim profilu nie ma tyle diamentów, ani za dużo Starcoins. Smutne, ale ja mam na to sposób. Wystarczy, że wejdziesz w ustawienia, napiszesz msp.jestem@op.pl bez x-ów w skarbeniku. Boże święte, ale to jest cringe'owe. I wysłać. Potem zaloguj się na swoje konto i otrzymasz 10 tysięcy Starcoinsów i 40 diamentów. Polecam, próbowałam. Skoro próbowałaś, to dlaczego wyglądasz jak wieśniak? I czemu są to początkowe rzeczy? No ciekawe bardzo, nie? Możemy sobie już podsumować wszystko, co przed chwilą Wam przekazałam, a mianowicie to, że kiedy ktoś mówi do Was, że za wpisanie e-maila dostaniecie darmowe rzeczy, no to już się coś tutaj nie zgadza w tym wszystkim, bo nie da się dostać na Movistar Planet darmowego VIP-a, ani darmowych Starcoinsów, ani darmowych diamentów. Jedyne, co możecie dostać darmowego, w sensie moment, kiedy dostaniecie jakieś darmowe rzeczy na MSP, to ostatnio za błędy, które Movistar Planet nam robiło, że tak to powiem, dali nam parę diamentów w przeprosinach. Ale informacja pojawiła się na stronie głównej w nowościach, więc wszyscy wiedzieli, skąd te diamenty po prostu przyszły. Kolejna rzecz jest taka, że za dostanie kodu aktywującego, który ktoś nam prześle, który wpiszecie właśnie w jakiejś rubryczce kodu
aktywującego, które znajdziecie także w ustawieniach. Na przykład ja zrobię Wam losowanie na VIP-a, dam komuś kod doładowujący i możesz wtedy wpisać i dostaniesz darmowe diamenty, darmowego VIP-a i darmowe Star Coinsy. No a kolejna rzecz, na przykład, z której dostaniecie coś darmowego, to jest wzięcie udziału w konkursie Movistar Planet lub wpisanie kodu z gazetki. Chociaż to nie jest do końca darmowe, bo za gazetkę trzeba zapłacić. No ale podsumowując, nie dostaniecie od tak za wpisanie maila, czy podania komuś hasła VIP-a na MSP, albo Starcoinsy, czy diamenty, więc po prostu proszę Was, nie wierzcie w to, bo później dostaję wiadomości typu: Klaudia, pomożesz mi odzyskać moje konto, bo mi ukradli. Tak jest, moi drodzy. Więc w tym odcinku byłoby to na tyle. Pozdrawiam osoby widoczne na ekranie, które poza lewem dał mi donate, linka macie poniżej w opisie tego filmu, oraz osoby, które dały mi coś z kolekcji Drip bądź Pixel na konto kolekcja Klali. A ja się z Wami żegnam i widzimy się już jutro o godzinie 16, więc cześć!